Ludzie, siemaneczko z tej strony, oczywiście Agro Team Games. Przepraszam was bardzo, że tak zaczynam z trasy. Taki stałem troszeczkę nie ten TGS, ale po prostu no zapomniałem włączyć nagrywania. No i tak to wyszło. Ale już sobie jedziemy, mamy ciężarówkę Kenworth czy coś w tym stylu. Ale Kenworth, coś takiego, mniejsza o to. Zresztą my wyjedziemy sobie do, zaraz wam powiem dokąd, do Barstow, mamy około 220 mil, więc sporo w sumie. Dziękuję wam bardzo za tak bardzo oglądalny poprzedni odcineczek. Przepraszam bardzo za jakieś tam dźwięki, jeśli słyszeliście. Ale sobie wyciszę tylko dźwięk po prostu. Jest za poprzedni odcineczek, który miał łapeczek, aż zaraz wam powiem. Ile? 21 łapeczek w górę, więc bardzo się cieszę, bardzo fajna oglądalność, więc jest, więc macie już kolejny odcineczek właśnie za TSA. Więc tak, myślę, że takie coś wam powiem, że 20 łapeczek za TSA ma. Nie, 15. 15 łapeczek za TSA i widzicie kolejny odcinek. Więc myślę, że takie coś będzie bardzo fajne, tak mi się zdaje. I że dacie radę tyle łapeczek dobić. Hop, ten pomad, jeszcze czekajcie. Ok. Już mogę sobie lecieć. Bardzo przepraszam was za mój głos, ale po prostu jestem troszeczkę chory. Więc sobie możecie słyszeć zresztą po głosie moim. Po głosie czy tam po czymś, no nie, tutaj szybko nam poleci, pójdzie z tym, no mamy ile, 15 kilo, 15 poza czołem, no 10 po coś tak plus minus, zobaczymy, ale kilometr, mile widzę, że szybko lecą, ale to z jednej strony fajnie się cieszę, dobra zwolnimy, bo to 60 to jest, za 65 jest za dużo, ale 60 myślę, że możemy na spokojnie lecieć z taką ciężarówką, tam o 5 więcej mil. Myślę, że się nikt nie obrazi. Nie poczynił oczywiście kierunkowskaz. Bardzo właśnie oglądane są odcinki ZTS-a i ATS-a. Z Bolusiowa w sumie wczorajszy w ciągu godziny miał 50 wyświetleń, a łapeczek nie pamiętam ile tam dokładnie. Bo powiem wam, że ja to nagrywam w piątek, a wy w piątek widzicie odcinek. Tak, w piątek odcinek widzicie. Nie wiem, czy na weekendzie gdzieś będzie live'ik, czy nie będzie, czy jak to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy wszyscy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie miała być dzisiaj FIFA, ale no bo tak myślę, żeby rozmaicić mój kanał, no nie, to myślę sobie, że nagram FIFA, ale stwierdziłem, że nie. Możliwe, że się postaram na sobotę nagrać dla was FIFA. To było w sumie z jednej strony fajne. Jakiś tam meczek, nie wiem, może jakiś ciekawy meczek znajdę do oglądnięcia, no nie? Jaki będzie leciał tam w telewizji, z jakiejś ligi włoskiej, angielskiej, hiszpańskiej czy niemieckiej. Zobaczymy jak to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, możemy zwalniać troszeczkę, bo zaraz będziemy i tak skręcali. Więc się nie ma co rozpędzać. Bo skręcamy tam, gdzie te tiry. Jeden tir. Na autostradę, o ile się nie mylę. Że to jest na autostradę, troszeczkę taki większy zakręt wziąłem, ale to nic nie szkodzi. Myślę, że jako tako to wyjdzie. 150 mil nam zostało, ale się tutaj mi udało się wcisnąć pomiędzy te wszystkie. Czekajcie, ja sobie dźwięk wyciszę, bo przychodzą mi różne powiadomienia, nie na telefon, a nie chcę, więc tam możemy to wyłączyć, bo mamy w środku ten nawigację i myślę, że będzie całkiem spoko. Spoczku przyspieszymy, myślę, że tak z 65 będziemy lecieli. Tak plus minus 62, myślę, że będą taka, że będzie taka idealna prędkość. 62 mile, o kurde, tutaj troszeczkę zawadziłem. Ale są, o, na szczęście nie ma żadnych uszkodzeń. To dostanę jak na razie tyle pieniążków, ile powinienem. Ale zobaczymy później, jak to będzie. Czy nie przywalimy w coś, czy nie przywalimy.
Tutaj naczepa jest, powiem wam, że nawet dość długa jest. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu mogę zmienić pas, bo i tak będziemy skręcali. Tamtą stronę jedziemy. Wolne. Wolne było, troszeczkę się tutaj wyprzyłem temu ziomusiowi, ale myślę, że się nie obrazi. Czy powinno być gino? Troszeczkę polecieliśmy autostradą, a tak ogólnie to teraz będziemy najprawdopodobniej bocznymi drogami lecieli. Nie. Tutaj kawałek. Tak, czekajcie. No kawałek, później wpadniemy na większą drogę. Tutaj, no jakoś będzie git. Myślę, że całkiem spoczko będzie. A jeszcze 129 km, więc spoko, damy radę. Odkryto miasto Bakersfield. Więc okej, więc gitara się ma, że tak powiem. Tutaj przez miasto to szybko nie będziemy jechali. Bo wiecie, że mandatu żadnego nie zarobić. Czy coś takiego. Sami zresztą słyszycie, że kaszlę. Ja kaszlę. No po prostu jestem chory, no nie? Nic na to nie poradzimy. Dobra. Możemy sobie tutaj przyspieszyć troszeczkę. Jeszcze powiecie, że czerwone światło. Bo my prosto jedziemy, a na prosto jest tutaj. Okej, okay. O, jeszcze mi się udało. Na całe szczęście. Jezu, iście, teraz będę wlek za tymi samochodami. Wszystkimi, więc zwolnimy. I jeszcze światło są. Nie widzieliście tego, jak przywaliłem w to auto przede mną. Jest. O Jezu, ale jestem chory. O, tutaj jest czerwone, że tam nie można chyba skręcać. Czy coś takiego. Mi jeszcze się udało tutaj przejechać. I możemy lecieć, więc naprawdę, jeżeli kaszlę, to przepraszam was bardzo za to. Jezu. Czekajcie chwilę, ja coś sprawdzę na szybko. Ale dobra, mniejsza o to. Już możemy lecieć sobie dalej. Ale musiałem coś sprawdzić, więc bardzo, ale to bardzo przepraszam was za to. Czasem jak mi kaszel ludzie złapie, to przez 10 minut cały czas kaszle. Na przykład miałem tak dzisiaj w szkole, że mnie kaszel złapał i naprawdę przez cały czas kaszlałem. Nie wiem, ale nic na to nie poradzę. Naprawdę, sami zresztą słyszycie, jak jest z moim gardłem. Ale nic na to nie poradzę, a teraz policja jechała, aha. A tak ludzie ogólnie propą tego, to powiem wam tak, miało być to na odcinku z ETS, ale zapomniałem. Na ETS-ie też wspomnę o tym. Że ma wyjść aktualizacja właśnie do ETS-a 1.27 i będzie ona z tym związana, że co? że mają być podnoszone osie naczepy. Nie wiem właśnie po co to.
troszeczkę bez sensu. Bo gdyby się miało własną firmę i można by było mieć własne naczepy, to wtedy okej, spoko, rozumiem, bo wtedy byś jechał na pusto na przykład, czy coś takiego. Ale tak jak teraz na przykład jest, że nie możesz mieć własnej naczepy, to troszeczkę bez sensu to, ale to mniejsza o to. I ma być właśnie też ta sama aktualizacja i w tym patchu, w tej aktualizacji ma być coś takiego, że co? Że na autostradzie, no nie, czy tam po mieście ma jeździć, po mieście nie jestem pewien, ale wiem, że po autostradzie na pewno ma jeździć policja. Na przykład w danym państwie będzie taki kolor policji i dany samochód policji jak ten. Jak w realu jest, no nie? Czyli że w Polsce, nie wiem, jakie tam jeszcze Skody, czy coś w tym stylu, nie wiem, na pewno nie w każdym państwie takie same auta. I na przykład tak jak w Polsce jedzie policja, no nie? I chce ci dać mandat, to ci może dać, ale jak na przykład ta policja przejedzie za granicę niemiecką, to już ci tam mandatu polska policja nie może dać, tylko musi być niemiecka policja, aby mandat ci dać, no nie? Nam dać. Myślę, że takie coś będzie fajne, spoko, ale co mnie martwi właśnie, to najgorsze jest z tymi osiami, ponieważ no troszeczkę do dupy, tak, że będą osie podnoszone, no nie, podnoszone, a nie można mieć własnych naczep. No, troszeczkę tak średnio bym powiedział, ale no nic na to nie poradzimy. Takie jest życie, taki jest ETS, może wprowadzą w kolejnych patchach to, że będzie można mieć własne naczepy. To by naprawdę było coś bardzo fajnego. Ale pożyjemy, zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądało. A dobra. Tutaj zwolnimy teraz. Nie wiem, co to przed nami jedzie. Jakiś samochód tam. I nie damy rady wyprzedzać. Jak na razie. Ale teraz już możemy. Ale jeszcze nie będziemy, bo dopiero byśmy się musieli rozpędzić. A ogólnie tu jest taki duży jakby peleton. Że tak sobie to pozwolę nazwać. Jestem chory, ludzie, na 100%, więc bardzo, ale to bardzo was przepraszam za mój kaszel. Ale chcę, abyście mieli właśnie odcineczek. Chcę, abyście mieli odcineczek. Dlatego nagrywam w takim stanie, jakim jestem. I kurde, nie dam rady wyprzedzić. Ajajaj, na ciągłej linii, a przede mną jedzie policja, policaj. Troszeczkę się wrąbałem. Tutaj tak samo, o Jezu. Ale mi się udało, bo się jestem zbyt rozpędzony i dlatego. A nie chciałem aż tak zbytnio hamować, no nie? Pasowałoby mnie tutaj zjechać. Okej, dobra, możecie ludzie przyspieszać tymi ciężarówkami, bo w sumie ja i tak nie będę wyprzedzał, bo zaraz będę zjeżdżał. Więc bez sensu by to by było. A nie, tak, zaraz i tak będziemy zjeżdżali na Barstow. Uff, a się mi udało. Nie, ludzie, będzie ta jedna trasa, nie wiem, ile odcineczek będzie trwał, ale naprawdę nie mam siły. Tajmy kaszel, bo ja chcę, żebyście coś mieli dzisiaj jeszcze. Więc myślę, że powinniście zrobić 15 łapeczek w górę i kolejny odcineczek z ATS ląduje na moim kanale. Więc decyzja tylko do was należy, ile wy wbijecie tych łapek. Mam nadzieję, że na lajcie dacie radę wbić. Te 15 łapeczek w górę, gdyby było jeszcze więcej, by było bardzo fajnie. I tak będzie właśnie kolejne odcinki, tak będę wam mówił. Ile łapeczek ma być, żeby kolejny odcinek się pojawił. Nie wiem dlaczego, ale jak wjeżdżam do miasta,
tam właśnie spadki FPS-ów. Ale to nie zawsze jest tak, no nie? Ale przeważnie mam tak, że jak wjeżdżam do miasta, mam spadki FPS-ów jeszcze w środkowej kabinie. Bo ja to czuję. Ale no, nic na to nie poradzimy. Takie życie. Czekajcie, gdzie? A dobra, wiem gdzie. O tutaj policja sobie jedzie. No jest odczuwalne, to są spadki FPS-ów tutaj. Dobra, damy tu, bo tam raczej nie wycofam, więc damy tutaj. O kurde. Teraz to, że mu odwalił. Trzeba wziąć większy zakręt. Troszeczkę z tej kamery podjedziemy. Jakbym miał tam cofać, gdzie mi pokazało, a pokazało mi tutaj, to by nie było szans, żebym wycofał. Nie byłoby żadnych szans. Wcisnijmy ciężarówkę, odepniemy naczepę. Zobaczymy, ile za to wszystko dostaniemy funduszy. Pokaż rezultat. O, i kitesik nowy, poziom długodystansowy zastosuj. Jeszcze EMA jakieś mu poszukiwany. Weźmiemy. Jeszcze widzę, że mogę wziąć kredyt. Albo na razie nie będę brał kredytu. Ale dobra, blisko. Ja Wam bardzo dziękuję za kolejny odcineczek. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. 15 łapeczek w górę. I kolejny odcineczek macie. Tak, 15 łapeczek w górę i kolejny odcineczek macie. A ja się z Wami żegnam, a tutaj widzicie już przyszły odcineczek, co będzie najprawdopodobniej na przyszłym odcinku, jaki transport, o kurde, spory nawet. Ale dobrze, do następnego ludzisko odcineczka, no i cześć!